Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 wersja RXH. Pod maską mamy silnik 2-litrowy diesel o mocy 180 koni w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów 6-biegowa japońskiej produkcji, klasyczny hydraulik. Przejdziemy teraz do pomiaru lakierniczego. Maska wykonana jest z aluminium. Pozostałe elementy są stalowe, oprócz klapy bagażnika i zderzaków, które są plastikowe, czyli tworzywo sztuczne. Dzisiaj daje coś duży ruch. A tak jak widzicie, jest wszystko w oryginale tutaj, jeśli chodzi o plastiki. To mamy je tutaj i tutaj jest dalszy pomiar. Lecimy sobie z dalszym pomiarem. Jak widzicie, wszędzie to jest oryginał, jeszcze wnęki. No i tak jak było mówione, tutaj całe auto na elementach blacharskich, metalowych jest w oryginale. Idziemy sobie teraz do sprawdzenia szyb. Tak jak widzicie, tutaj szyba oryginalna Peugeota z 2019 roku i akustyczna, czyli szyba czołowa, była wymieniana w 2019 roku. O, najprawdopodobniej jakieś odpryski kamieni nie przeszło przeglądu, to jest standard za granicą. Tutaj mamy 2015 rok produkcji. 2015 rok produkcji, szyby są tutaj akustyczne w tym modelu, to nie jest standard. 2016 rok, już tutaj przykryjemy, żeby było widać szósteczkę. Tutaj mamy 2015 rok produkcji. 2015 rok produkcji, tutaj się może uda złapać ostrość, o proszę. Tutaj przejdziemy do kolejnej szyby. Tutaj mamy 2015 rok produkcji. Może się uda złapać tutaj ostrość. O, będzie ciężko, ale tutaj, o, jak zobaczycie, tu mamy piąteczkę. O, teraz się udało chyba złapać ostrość. Tutaj mamy piątkę. O, jest oryginalna szyba. Tutaj mamy szósteczkę. Tutaj mamy szóstkę, szyba też jest akustyczna, tak jak widzicie. I tutaj mamy 2015 rok. Czyli wszystkie szyby w oryginale, oprócz tej szyby czołowej, która była wymieniana w 2019 roku.
Jeśli chodzi o mankamenty wizualne, pomimo tego, że auto ma już swoje lata, nie ma ich za wiele, tutaj takie drobne odpryski po kamieniach, maska nie była lakierowana, więc tutaj są takie minimalne po autostradzie, ale one nie są widoczne, jak odejdziemy od samochodu na takie 70, 60, 70 cm i więcej oczywiście. I blacharka jest w nim utrzymana naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Były to jakieś takie drobne zadziorki od otwierania drzwi, ale to się nie rzuca w oczy. Jeśli chodzi o blendy, tutaj jakieś drobne zarysowania od wkładania rzeczy. No, jak ktoś będzie chciał, to można wymienić, ale nie ma potrzeby tak naprawdę. Lecimy dalej z tą stroną. Felgi będą zdjęcia osobno dane. No i tak to wygląda, nie ma tutaj tego za wiele. To jeszcze jakaś taka drobna rysa na plastiku, na listwie. I tak jak widzicie, nie ma tego za wiele w tym aucie. No to jakieś takie drobne od parkingu. Ktoś tam dojechał i tak oto wygląda to auto z zewnątrz. No, sprawdzimy sobie teraz ogumienie, układ hamulcowy. Jeśli chodzi o ogumienie, tutaj takie 4,5-5 mm opona wielosezon Goodyear Vector 4 Season. Jeśli chodzi o rozmiar, 2,45x4,5x18. DOT, czyli datę produkcji, czy my tutaj znajdziemy z tej strony, czy z drugiej, już tutaj spróbujemy znaleźć. Raczej będzie na drugiej oponie. Dobra, sprawdzimy sobie na drugiej oponie, ale tutaj przejdziemy do tarczy. Tarcza bez rantu, ładna, i klocek praktycznie cały, był niedawno wymieniany, więc układ hamulcowy jest sprawny. Jeśli chodzi o tył, opona Goodyear wielosezon Vector 4 Season, rozmiar 18 cali, tak jak było mówione, wyprodukowania Słowenia. I jeśli chodzi o DOT, czy my tutaj mamy, też będzie od środka, więc sobie zobaczymy to z drugiej strony, jak to wygląda. Jeśli chodzi o tarczę, tutaj też ładne, bez rantu, klocek też jest w ponad połowie, więc tutaj jak najbardziej wszystko jest do jazdy, nic nie trzeba wymieniać na chwilę obecną. No i przejdziemy sobie do drugiej strony, strony pasażera. Tutaj opona Goodyear wielosezon Vector 4 Season. Jeśli chodzi o tarczę, ładna, bez rantu, klocek też jest ponad połowę, więc jest ok. Jeśli chodzi o DOT, czyli produkcję, tutaj mamy 2022 rok, dokładnie 12 tydzień 2022. 12 tydzień, no to mamy gdzieś w okolicach marca. Tak była opona wyprodukowana, zanim trafiła do sprzedaży, no to gdzieś tam połowa 2022 roku, czyli w miarę świeża opona. Aha, jeszcze jeśli chodzi o bieżnik, bo zapomnieliśmy sprawdzić. Tutaj bardzo taki już do dojeżdżenia z tej strony. Takie 3,5-4 mm, więc z nowym właścicielem się dogadamy, co i jak, jeśli chodzi o opony, czy wielosezon, czy coś innego. Tutaj jeśli chodzi o tył, no tak samo, takie te 4 mm zostały. Opony na dojeżdżenie, jak to mówią, ale my nie lubimy tego robić, dla nas one już się kwalifikują do wymiany, więc tutaj jak ktoś będzie chciał kupić to auto, no to się zapoznamy z ofertą hurtowni i przedstawimy, jak to tam wszystko wygląda na chwilę obecną, bo to się zmienia dynamicznie. Jeśli chodzi o przód, takie 4,5-5 mm. Tarcza ładna, była niedawno wymieniana, bo nie ma za wielkiego rantu i klocek praktycznie cały. Więc reasumując, układ hamulcowy jak najbardziej jest ok do jazdy, opony albo do dojeżdżenia jeszcze na sezon, albo tak jakby to preferujemy, do wymiany, albo wielosezon, albo lato-zima. No to już jest kwestia nowego właściciela, kto co preferuje.
dla nas takie opony to jest wymiana. No takie 4 mm słabe, 4 mm. Nowa ma, zależy od marki, 6,5-7 mm. Ok, zaglądam sobie teraz pod maskę, jeśli chodzi o wymianę. Po wymianie jest płyn chłodniczy, poduszka silnika, rozrząd kompletny, pasek mikro, czyli wielorowkowy, olej w skrzyni biegów, olej silnikowy, rozrząd kompletny z pompą wody, termostat tak samo jest nowy tutaj założony. Niestety to nie są tanie rzeczy. Warto wziąć pod uwagę, jak gdzieś kupujecie indziej auto, żeby sobie to skalkulować. Uszczelniona pompa Comor Lane. Co więcej, to będzie wszystko opisane przy samochodzie, ale przechodzimy teraz do produkcji lamp luty 2016. Od strony pasażera i od strony kierowcy mamy luty 2016, czyli lampy są oryginalne. Jeśli chodzi o błotniki, tak jak widzicie, to jest zabrudzenie, nikt tego tutaj nie czyścił, nie odkręcał, więc nie ma śladów demontażu. Tutaj na masce dokładnie to samo, nie ma śladów demontażu. Jeśli chodzi tutaj o drugą stronę, na masce nie ma śladów demontażu i na błotniku też nie ma śladów demontażu. Tak wygląda auto pod maską w komorze silnika. I mamy opowiedziane z zewnątrz. Fajna wersja wyposażenia, lampy full LED-owe, czujniki parkowania przód, tył, kamera cofania, system bliss, tutaj czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, dach panoramiczny, head-up display. Co więcej, to już wchodzimy do środka. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, elektryczna klapa, elektryczny hamulec pomocniczy, fotele sportowe, tutaj z wysuwaną tą częścią, fotel kierowcy z pamięcią, elektrycznie regulowany, podgrzewane fotele, masaż kierowcy i zobaczcie, to jest taki fajny gadżet, pamięć i przesuwanie. Jak sobie załączymy fotel, to tutaj można sobie wyregulować go, żeby się przesuwał. W momencie go sobie tutaj, o, zrobimy tak, uruchomimy pojazd i fotel nam jedzie do przodu. Już sobie tutaj ten wyłączymy wszystko. Jeśli chodzi o kierownicę, poprzedni właściciel sobie z zamszu tutaj okleił na ręce takie wlepki, bardzo fajnie to leży w ręce. Jeśli chodzi o przebieg, 193 tysiące. Jeśli chodzi o opcje, to tutaj tak widzicie, mamy nawigację fabryczną, mamy media, czyli radio, FM, AM, USB, CD, iPod, Bluetooth, czyli streaming, zestaw głośnomówiący plus streaming audio z systemów, czy tam od dostawców typu Spotify, YouTube, oczywiście też z telefonu, no wszystko sobie co tam wybierzemy. Jeśli chodzi o pozostałe opcje, czujniki parkowania przód, tył, monitorowanie martwych pól, tutaj w lusterkach to co było mówione, komputer pokładowy, telefon, tak jak było mówione, zestaw głośnomówiący plus streaming audio, ustawienia audio, ekranu, ustawienia komputera, przeglądarka internetowa, z pozostałych opcji klimatyzacja czterostrefowa automatyczna, to jest możliwość regulacji osobno sobie stref. I możemy załączyć jeszcze tył. Tempomat, sterowanie multimedialne, tak jak było mówione, automatyczna skrzynia biegów sześciobiegowa japońskiej produkcji, system satelitarny, concierge, dodatkowo tutaj schowki, gniazda USB, gniazdo AUX. Tutaj jest, o, i pod spodem AUX, zapalniczka. Fotel pasażera regulowany elektrycznie, też sportowy dach panoramiczny, który sobie tutaj możemy zasunąć.
i sobie też wybrać, w jakiej ma być pozycji. No, możemy sobie na przykład zamknąć go tylko do połowy, ok, ale otworzymy cały, bo przejdziemy do tyłu, żeby pokazać Wam jeszcze, jak to auto wygląda z kanapy tylnej. Tapicerka skórzana, napa. Tutaj mamy możliwość regulacji nawiewów osobno. Temperatury nawiewów, siły nawiewu. Osobno tutaj mają pasażerowie lewa, prawa strona. Oj, tutaj tak wygląda to auto w środku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o środek. Przejdziemy sobie teraz do klapy bagażnika, która jest elektryczna. Ok, gasimy pojazd. Tutaj nam fotel odjeżdża sam automatycznie, tak widzicie. Jeszcze zapomniana opcja. Asystent świateł krótkie, długie. A my przechodzimy teraz do klapy bagażnika. Klapa bagażnika jest elektryczna. Tutaj sobie naciskamy. Ona się otwiera samoczynnie. Tutaj są wszystkie rzeczy, które były wymieniane. Tutaj są jakieś zasłonki przeciwsłoneczne. To zostawił poprzedni właściciel. Roleta do góry. Tutaj siatka do góry, roleta. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, tutaj mamy hak, kompresorek. Hak elektryczny to zostaje nam w kieszeni kilka tysięcy. A na rowery fajna rzecz. Tak wygląda oto ten RXH. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się takie auto podoba jeszcze, czy chcecie tego więcej. Liczymy na Wasze komentarze, interakcje z nami i zapraszamy do dalszej obserwacji. Pozdrawiamy, ekipa Trade Luxe.